Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników moich wędkarskich wypadów na rybki na najnowszy film w moim wykonaniu, czyli zimy. Ostatni lód wypadu 2021, początku roku, więc drodzy Państwo, zobaczymy, czy uda nam się wejść na lód. I tak mówię, zapraszam wszystkich Państwa na najnowszy film. Na tą chwilę jest godzina 7:22, 28 lutego 2020, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. I teraz zobaczę, czy uda mi się wejść na lód. Jeśli będzie bezpieczny, będzie film. Jeżeli będzie kruchy, niebezpieczny, rezygnuję z łowienia ostatniego spod lodu i zawijam się do domu. Więc warto poczekać, co się wydarzy. Czy będzie film ostatni w moim wykonaniu z lodu, czy raczej tylko zostanie krótki wstęp. Więc jeszcze raz zapraszam i wchodzimy na lód. Zobaczymy, czy jest bezpieczny, czy wracamy do domu. A więc jeszcze raz kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie wszystkich swoich fanów i nie tylko. Okej. Okay. Więc bierzemy świder, wędki. I zobaczymy, drodzy Państwo, co i jak. Jest źle, dlatego że nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Nikogo nie widzę na lodzie. To znakiem tego, że jest nie za bardzo dobrze. Ale zobaczymy, zobaczymy. Daleko nie jedziemy wchodzić. Bezpieczeństwo na lodzie jest najważniejsze. Najważniejsze. W razie co będziemy łowić blisko brzegu. Więc położymy rzeczy na brzegu. I zobaczymy. No nawet grubo jest. Nawet, drodzy Państwo, grubo jest, ale nie ryzykuję. Zdejmę plecak, bo trochę waży kamera, dron. Weźmiemy świder, wędki zostawimy i nawiercimy przy brzegu jakiś otwór. Tak mówię, bezpieczeństwo najważniejsze. Daleko od brzegu nie będziemy wędkować. A jestem sam, co jeszcze raz powtarzam, nie jest wskazane jeszcze przy ostatnim lodzie, ale widzę, że popękany, w miarę gruby i solidny jest lód. Tylko sprawdzimy jeszcze grubość. I tak mówię, będzie za cienki, nieodpowiedni, wracamy do domu. Będzie odpowiedni jakiś materiał i film z dzisiejszego połowu. Będzie. Więc ok. Pomalutku. Pomału. Myślę, że tu już jest wystarczająco. Mamy otwór, zmierzymy grubość, gruby jest, gruby. Weźmiemy patyk.
więc mamy koło 15 cm. Lód, więc jest ok. Więc idziemy trochę dalej. Pomalutku i nawiercimy dwie dziury. Mamy jedną. Drugą. I damy jeszcze trzecią. Jeden, dwa, trzy, cztery dziury. Cztery dziury wywierciłem. Jedną podsypałem tą i później z kamery podwodnej zobaczymy co i jak. Czy coś podeszło, pływa. A na tą chwilę usiądę. Weźmiemy jedną z wędek i zaczniemy wędkować. Zobaczymy co i jak. Więc nareszcie tak mówię, lód bezpieczny, z tym, że nigdy nie wchodźcie sami, powtarzam to jeszcze raz, ja ze względu na to, że w większości czasu też sporo jeżdżę sam na ryby, więc musiałem wybrać się sam na dzisiejsze wędkowanie. Ale tak mówię, zobaczymy co i jak. Mamy koło 2 metrów. Założymy tylko ochotkę i koło 2 metrów, dobrze. Ochotkę założymy i zobaczymy, co w tych dziurach pływa. Mamy 3 ochotki. Cieszę się, że lód ostatni dopiszę. Tak, aby tylko jakąś rybkę złowić, żeby nie być na zero, to jest najważniejsze. No a resztę to jestem zadowolony, że udało się wejść na lód. Więc machamy, zobaczymy teraz co i jak. Mamy położoną ochotkę, więc spróbujemy teraz
coś złowić. Dobrze. Okej. Zobaczymy. Mamy spławikóweczkę. Okej. Niech sobie stoi. Będziemy łowić z dna, więc spławik tylko tak jest, żeby utrzymywał trochę, a i tak przynęta leży na dnie, więc nie będziemy niżej zanurzać spławika. Jak pociągnie, to powinna się sama zaczepić. Przynęta leży na dnie. Ok, robaczki do ciepłego i zobaczymy. Próbujemy w tym od przeręblu. Zobaczymy, tak aby nie być na zero. Jakąś spod lodu jeszcze na koniec. Rybkę sezonu spod lodowego, jak to się mówi. Jeszcze jakąś rybkę wyhaczyć. Jest coś. Mały jazgarz. Zobaczcie. Więc nie na zero, drodzy widzowie. Rybkę odhaczamy. Wymiar ma od tego roku 10 cm jazgarz, więc niewymiarowy. Rybka wraca, nabijamy świeżą ochotkę i dalej wędkujemy. Nic dodać, nic ująć. Najważniejsze, drodzy Państwo, że nie na zero i wędkujemy dalej w ten niedzielny dzionek. Dwóch wędkarzy przyszło, poszło na drugą stronę. To więc nie jestem sam. Wędkujemy, zobaczymy. Zaraz kamerę wyjmę podwodną. Wypróbujemy sprzęta, zobaczymy co tu w przeręblu pływa. Ale na razie gramy, gramy i gramy. Trochę w tej. Tu jest trochę głębiej. Więc puścimy niżej. No i zobaczymy. Mamy jazię. Zobaczcie, niedużą, małą jazię. Więc machamy dalej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jazia pójdzie do innego otworu. I jazgasz, mała jazia i jest pytka. Płynie. Ok. Jedziemy dalej, czyli gramy naszą mormychą. Na jakieś większe polujemy.
Zero ryb. No, koło 0. Nic nie ma. Pusto. Teraz zobaczcie w zanętę. Obracam kamerą. Jest puściutko. Zobaczymy drugi otwór. Zobaczcie. Okej. Zobaczymy drugi otwór. Spuszczamy. I to samo mamy w zanęcie. Pociągnę tu, skręcę trochę. I to samo, zobaczcie, nic. Puściutko. Włączymy nagrywanie. Nagrywa się teraz. I pusto. Pusto. Zero ryb. Tam jedna jakaś ryba płynie. Widzicie? W oddali. A tak to naokoło. Jest puściutko. Zanęcone, jak widzicie, robaki. Hot jokers. Ale nie ma nic ryb. Wyżej. Nic nie ma. Zobaczymy w kolejnym otworze. Czyli tutaj co się dzieje? Tu jest trochę głębiej, leży na dnie. Podniesiemy trochę i obkręcamy kamerą. Nic. Bez ryb. Jeszcze raz sprawdzę tu, gdzie złowiłem jazia. Tu, gdzie złowiliśmy jazia, jeszcze sprawdzimy. Ale widzicie, że pusto, pusto. W zanęcie.
i pusto. Okej, koniec nagrywania. Wyciągamy naszą kamerę. I jak widzicie, drodzy Państwo, trzeba pomachać teraz, poszukać ryb, więc pomachamy jeszcze trochę murmyszką i pójdziemy, nawiercimy inne dziury i zobaczymy, co tam pływa. A więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno, jak widzieliście, w niezanęconych miejscach, jedną rybkę tylko widziałem, co tam gdzieś w oddali pływa, a tak to pusto, więc wędkujemy dalej w ten niedzielny dzionek. Tak mówię, zmiana wędki z inną murmyszką. Zobaczymy, co jest grane. Miejsce nęcone tu jest. Jedziemy. Drobna pinka, kastery. Zanęta wczorajsza, która mi została z połańca. Jokers. Więc treściwa mieszanka. Ale jak widzieliście, obok nic nie pływało w tej zanęcie, więc ryba nieaktywna, przynajmniej w tym odcinku zalewu. W tej nęconej dziurze teraz chyba okoń. To chyba ta ryba, która pływała w oddali. Coś większego, ale cienka żyłka. Spróbujemy wymęczyć rybę. Odbija. Szczupak, czyli szczupak, nie inaczej, przyłów szczupaka. Więc taki szczupaczek, przyłów. Odhaczamy i baja. Baja, byku, rośnij. Jest pyte. Ale widzieliście sami, że jedna ryba tylko pływa. Prawdopodobnie może to był ten szczupak. W oddali, co widziałem, tą jedną rybę, co została złowiona w tamtym przeręblu, a tak to cisza. W miejscach nęconych też nic. Więc jeszcze ten otwór i pójdziemy dalej. Okej, jeszcze w tym ostatnim przeręblu nęconym, gdzie złowiliśmy szczupaka. Tu jeszcze parę razy machnę, zagram bałałajką. Idziemy dalej i tam nawiercimy, gdzie ostatnio złowiłem te jazie dwa. Tam nawiercimy otwory. Weźmiemy.
tutaj i może tutaj. Mamy trzy otwory. I zobaczymy. Zobaczymy w nowych otworkach, co jest grane. Jest jazgarz, wraca, no i próbujemy coś jeszcze złowić. Tak mówię, za duża trochę murmyszka wolframowa do tego kiwaczka, nie da się go skrócić po prostu, bo jest przelotka, ale jakoś widać branie, tylko mówię, że źle dopasowana murmyszka pod kiwok. Sprawdzimy kolejne otwory. Ok, zaczniemy od tego. Zobaczymy, co i jak. Pusto. Weźmiemy tą. To będzie chyba głębiej. Musimy spuścić. Mamy na dnie. I obkręcamy. Pusto. Pomału. Pusto. Zero ryb. A teraz w miejsce nęcone. Tu zanęciliśmy, więc w miejscu nęconym zobaczymy. Widzicie, nasza zanęta jest. I zobaczymy. Co i jak.
pusto. Wnętę teraz wsadziłem. Obkręcam. Zobaczcie, stukam nawet. I pusto. Zostawimy to i puścimy murmyszkę. Puścimy murmyszkę, zobaczymy co i jak. Więc weźmiemy wędeczkę. I zobaczymy co i jak. O, koń ładny przepłynął.
się po filmach podwodnych, że ryba nie jest zainteresowana naszą murmyszką, no ale zobaczymy. Weźmiemy, zmienimy teraz murmyszkę na inną i zobaczymy. Podwodnej kamery z filmu było widać, że jakieś rybki tam w zanęcie pływały, o konie jazgarze, ale nie były zainteresowane naszą murmyszką z ochotką. Tam podciągnięcie było za koniuszek, wyplucie murmyszki i nie są po prostu dzisiaj takie aktywne, że co spuszczenie murmychy atakują, biją, więc będziemy musieli zaraz zmienić miejsce na inne. Jeszcze zobaczę ten jeden otwór i zabieram swoje zabawki i pójdziemy w mniej wietrzne miejsce na rozlewiska. Bo tutaj bardzo wieje, bardzo wieje. Upieczę sobie jakąś kiełbaskę, bo bardzo wieje i pójdziemy w zaciszne trochę miejsce, ale jeszcze tu kilka razy sprawdzę tu. I to ostatni przerębel. I pójdziemy w inną miejscówkę, a więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno.